jest Krzysiu. Jego sprzęt komputerowy nie jest gamingowy. W grach komputerowych mu nie idzie, a koledzy odwrócili się od niego. Bladeusz Company przedstawia jedyny w swoim rodzaju sklep internetowy Genesis. Sklep dla prawdziwych graczy. Znajdziesz tam gamingowe fotele, mechaniczne klawiatury, bardzo precyzyjne myszki, ultraczułe słuchawki i mikrofony oraz wiele, wiele innych. Tylko sprzęt najwyższej jakości. Wejdź na genesismyślnikzone.com. Link w opisie i skomponuj zestaw swoich marzeń. A z kodem Bladii 10% zniżki. Taki tam prezent ode mnie. Pozdro. To tak, ogłaszam, witam was wszystkich w... Jak się nazywa to miasto? Fibi, ty jesteś mądra, jak się to nazywa to miasto? Menelownica. Nie, Menelownice, nie! A wszyscy wiedzą, że Menelownice są koło Wałbrzycha, zaraz tuż obok. Nie tak. Tak, wałbrzyskie tereny, wszyscy to widać. Ale to jest taka mała wioska właśnie. A wszyscy wiedzą, że zaraz koło Wałbrzycha jest i to jest pomiędzy Wałbrzychem a Kraśnikiem, wszyscy to wiedzą. No, a to jest elo Garry's Mod. No, przywitajcie się wszyscy. No. O, on szuka, dobra, czas go sprankować. Kurde, trzeba się rozejrzeć. Ej, dobra, Fibi! Ligoda, nie przyjdziesz do Menelownic, no kurde. Dobra. Nie przyjdziesz do Menelownic. Słucham. Dobra, ciekawe gdzie się schowamy. O, dobra, teraz już nie ma czasu, chodź Fibi, schowamy się tutaj w tym dużym budynku. Ej, kojarzę, to dobry pomysł. Kojarzę ten kościół, kojarzę Boże, co ty kojarzysz, nic nie kojarzysz. Na pewno byłeś już w Menelownicach. Dobra, chodź, zobaczymy co tu jest. O, dobry pomysł! Ej, chodźcie, patrzcie co zrobimy. O kurde, dawajcie. Ej, dobra, da się to? Nie da się. Czy wy się znowu nie śmiesznikliście razem, co? Nie. Wy poszliście do kościoła? Nie. Czy poszliście na dach do kościoła? Nie. Życie byś tego nie zrobił. No. Ale jesteś głupiutki. No ale jesteś głupiutki. No. Haha. Siema Frixon, dobra. Dobra, on nie wie w ogóle gdzie szukać, więc nas tu nie znajdzie. Jest mega głupiutki. Nie, jest mega głupiutki. Dobra, musisz... Chodź, pomożesz mi wejść na krzyż. Zostaw mnie. Mam immunitet. Dawaj, mocniej. Słaba Aksedusa. Mocniej, jeszcze trochę. O kurwa, za mocno. Dobra, żartowałem, nie pchaj mnie, nie uda się to. To tak, nie wiecie, nie wiem czy wiecie, ale Fibi zarobiła ostatnio bardzo dużo pieniędzy, więc jest dla najbogatsza ze wszystkich. No. Dobra, nikt nas nie znajdziesz w tym kościele, haha. Zbyt dobrze się ukryliśmy w kościele. Kurwa! Frixon, co ty tu robisz, gałganie? Nie zdążyłem tam... Naprawdę. Nie zdążyłem... Kiedyś mówiłem coś o parkurze, że tutaj... Frixonku! Ale Frixonku nigdy nie znajdziesz, że tak powiem. I co? Właśnie chciałem tam do niego dołączyć i mi przeszkodziłeś, gałganie. Ja cię kręcę taką... No. Dobra, łap go. Dobra, kto jeszcze się schował? Wilkor? A gdzie uciekł? Daleko. O nie, czyli schował się prawdopodobnie za obok. Rozbój biały dzień, pomocy! Wolka wtraczył Fibi. Mam tego wilkole gałgana lamusa. Masz tego. No dobra, stopił się. Piekielnie tych. W cieluściach piekielnych. Dobra, małpa ucieka na pustynię kraśnicką. Za nią! Na pustyni kraśnickiej widziałem małpę. Dobra, wpadła do garażu. Dobra, ziemniak, twoje rządy się skończyły. Haha. Dobra, nie ma takiego wychodzenia z kraśnika. Ej, dobra, Fibi, mam dla ciebie świetną kryjówkę. Chodź, zobacz na to. Pa, tutaj się schowaj, to jest świetna kryjówka. Myślę, że wyjdzie, No, tutaj, dobra, tu ci nikt nie znajdzie, jak coś nie spalę. Nie spalajcie z miejscówki, Fibi, bo jest zbyt dobra. No dobrze. Dobra, w którą stronę popkałeś Frixoneku, bo nie wiem jak się z niego śmiać. Śmiej głośno, no. Dobra, chodź, zawijajmy się stąd, bo zaraz on się obudzi. Menelowice są pełne tajemnic i pełne kryjówek. Sorry baby, ale musisz się postarać trochę zanim nas znajdziesz. A to szuka? Oho! Nie widzisz mnie. Jak ty mógł znalazłeś Fibi, że ona się najlepiej schowała na świecie? No, nie wiem. Znalazłem? Fibi? No, on mnie nie znalazł przecież. Nie, no jak mogłeś, przecież ona się, Fibi się najlepiej schowała na świecie. Jest ten? Jest trzecia osoba, czy nie ma dalej? Nie, niestety trzecia osoba należy do legend. Podobno kiedyś dodadzą, tak słyszałem, twórcy dodadzą kiedyś Garry's Moda. Mieli dodać, ale zapomnieli. Dobra, cicho, nie zwracaj tylko... Gdzie oni mogą być? Nie ma nikogo, cichutko. Widzisz, jak cię nie zobaczył ziemniak. Nawet cię nie zobaczył. Dobra, no. Ale żartowałem tylko z tym pchnięciem. No zobacz, no już się nie będę popychał. No. Dobra, zobaczmy tylko, czy on tam jest. Ale nie pchaj, nie pchaj, nie pchaj, nie pchaj. O, patrzcie, to jest ten! Wystraszyłem się, wybaczcie za ten krzyk, ale wystraszyłem się. Uszatek! Też trzecie go rozpoznałem. Za nim! To jest ten Freddy Kapsel, kojarzę go. Dobra, dojechać tą Fibi. Ale ja się szybko znalazł. Ale cię z ugryzłem, co nie? Nieźle. To tak, generalnie podpowiem wam, że Fibi zmieniła miejscówkę, więc już nie jest tak zajebiście schowana jak wcześniej, więc będzie łatwo, coś czuję. Uwaga, użyłam parkura. Co? Gratuluję Fibi! Muszę ci pogratulować. Poczekaj chwilę. Obróć się. Dobra, bo. Dobra, dobra, Fibi... Ty czy ja? Nie, 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 ciszej, ciszej. Generalnie nie wiem, czy wiecie, ale Fibi jest swoim prawdziwym żywiole, jeśli chodzi o Menelownicę. Znowu robi... No, tak to się... Zarobiła 5000, a teraz znowu i znowu pewnie przepierdzi cały hajs i grzebie w śmieciach. No, taka jest właśnie Fibi. No, no... A jak to się 6000 zarobiła i tak grzebie w śmieciach. Widzisz, jak że tak powiem. Z Meneliców można wyjść, ale Menelice nie wyjdą z ciebie, taka jest prawda. Dobra. Nie zrodzisz nasze pozycje. Szymek, zdradzisz nas, głupca. My tam się pojechaliście. Nic nie widzę. O, patrzcie, tam jest ten robot z tego, z Doktora Who, kojarzę go, on się nazywał, jak on się nazywał, Terminator? Nie, to chyba nie ten robot. Jak? Sronator? Sronator. Sronator. Pieśle został. Ale łatwo cię złapałem, no tak, powiem ci, że, powiem, żebyś nie wybiegł za tej zasłony, chyba w życiu bym cię nie zobaczył ogólnie, bo się smega, w ogóle nie było was widać ogólnie, no. Nas głupca. Nie, my tam się pojechaliście. No, a kraśnicka pustynia, coś pięknego. A ile osób zapałeś tak z ciekawości? Ojeju, żeby jedną, tak z milion? Kraśnicka pustynia. Ale powiem ci, że. No, kraśnicka pustynia. O kurwa, żelek! Ale! Dogadajmy się, no nie. No nie, gdybyś się nie poruszał, to by. Gdybyś się nie poruszył, to bym się nie zauważył, bo się staczałeś z tłem ogólnie. Byłeś mega stoczony z tłem. No, stoczyłeś się mega. No, bardzo dobre jest. Tylko już niestety Frixon cię spalił, co nie? Jakby. No, bo zrobił jakieś robota. Nie, no, to nie o to chodzi. No. Ale mówiliście, że Freddy też przeszkadza. Nie, no wybieg po prostu, no. Mi się wydaje, że to głównie chodzi o to, że on wybiegł. Przeszkadza, mi się wydaje. No. Trochę mniej, ale też widać go. Jeszcze parę osób trzeba znaleźć, a ludzie zaczęli się ukrywać. Aha! To jest prawdziwy horror, a nie jakieś tam Mad-Eyes. Mad-Eyes, no. Nigdy mnie nie znajdziecie. Nigdy, jest twoja stara, zaraz ją znajdziemy. Ja się na dole nie byłem, muszę zobaczyć, jest na dole, no. No, tu jest mega dużo ukrytych miejsc. Ile osób się schowało? Ziemniak się nie znalazł, tak? Ziemniak. Schowałem się w kaktusach. Ej, dobra, wszyscy za mną, mam świetną kryjówkę! Tutaj, i tutaj, za mną! Chodź, Frixon, chodź, mówię ci, że jest mega dobra! No, szybko! Tu jest... Proszę cię, jest mega, jak na fajne! Zajebista ta mapa, nie widzisz tej pustyni? Nie widzisz tej pustyni? O, tutaj! Tu nas nigdy nie znajdzie. No, widzisz? O tu, o tu! Widzicie? Tutaj, tu! O! O! No i widzicie? Nie? Ciebie widział. Ciebie co najmniej widział. Dobra, chodźcie, wybijcie mnie chociaż na skałę. Niech stracę. No, jak bardzo prosisz. Jeszcze raz, powtórka. Blisko. No, dobra. To tu się ukryje chociaż. Chodź, Fipsonie. Skaguj, Fipson. Potrzebujesz pomocy. Wow. No, niestety powiem ci tak, masz trochę łatwiej. Kto szuka teraz? Aksedus? Szuka, czy kto szuka? Aksedus, to masz trochę łatwiej, bo oni spalili swoje miejscówki. Spalili naszą miejscówkę, więc masz trochę łatwiej. To taki parkour mini. Dobra, Fipson. Nie, to jest Aksedus. No, trochę ten, no tak to jest, jak spalacie najlepszą miejscówkę, kryjówkę na ever. To była miejscówka nie do znalezienia, ta skała, i co? A wy nie, znajdziemy lepszą kryjówkę. Ach, chillera. Najlepsza krówka ever. Ej, no co spalasz nasze krówki? Wiesz gdzie? To jest łatwiej, jakby jak Aksedus miał znaleźć, to nigdy was nie znalazł. Taka jest prawda. No. Ja nie wiem gdzie wy jesteście. No, pokazałem mu i teraz cwaniakuje. No sprzedał nas Aksedus, no. Co cwaniakuje z Frixon? Co jest? No, no niestety doskoczył do nas. No niestety, bo Frixon sprzedał naszą kryjówkę, no niestety Frixon. Tylko pamiętajcie, muszą wszyscy zobaczyć, jak się dobrze schowałem. Ale gdzie to? Ale daj podpowiedź, bo mało sekundów zostało. Jestem na głównej ulicy. Główna ulica? Gdzie to? W obrębie głównej ulicy jestem. Mam wrażenie, że ty się wkrzałeś. Ej, ktoś szedł do portalu, ktoś szedł do portalu. No nie, Aksedus! A to była taka dobra kryjówka! Dobra! Wszystko jasne. Portal po prostu zabija, dlatego jest taki magiczny, się zamyka gałganica. Tutaj może coś. Ja skąd miałem widzieć, się zamykało. Ziemniak jest... No, ja szukam, no nieźle. Pokażę wam zajebistą kryjówkę, ale jeszcze nie wiem gdzie jesteście w tej chwili, więc nie mogę wam pokazać. No trudno. Trudno, to sam pójdę do zajebistej krówki. Tak jestem. O, dzień dobry, witam państwa. Tak to szuka. Mnie wydupiło! O, Ziemniak jest małpką szukającą. Dobra, chodź tutaj, tu nas nikt nie znajdzie. Wydaje mi się, że tu szybko nas znajdą. Nie, no co ty, nie ogarną tego. O, i tutaj. Panie Gąbko, czemu? O tutaj, ale nie rozwalaj. I tu, ale nie rozwalaj tego po prostu. No, nie rozwalaj tego. Dobre. Dobre. Mówiłeś mi, że tutaj nas nie znajdą. Chillera totalna. No, no nie pchaj mnie, spalasz naszą miejscówkę, nie ruszaj się. Kurwa, co ty mnie zrzuciłeś, gałganie? Uspokój się, bo spalisz nasze miejscówki. Za blisko krawędzi jesteś, tu się przysuń. No. Za blisko krawędzi. Dobra, zawijamy się szybko! I pierdla główną ulicą na przykład cały czas. No cały czas, sami z powrotem. Szybko biegnijcie! Póki wam życie miłe. A uciekli. Nie zauważyłem ich w ogóle. No gdzie oni mogli być, ja nie wiem. A nie interesuj się mnie. Nie zorientuj. Ale przecież poprzednia miejscówka była mega dobra ogólnie. No była, była. No, Fibi ucieka ulicą, nieźle. No, Fibi sobie biegnie wesołą ulicą. Ja uciekam! Dobra! No i gitara, mówią na mnie Bladeusz, legendarna kryjówka, tak na mnie mówią. Prędzej się zesracie niż mnie znajdziecie, taka jest prawda. Dobra, Bladii, no, czy ty się ukryłeś gdzieś w garażu? Nie, lepiej się ukryłem. Tak się ukryłem, że w życiu mnie znajdziecie. O, ej, zajęte, mały. Tak, zajęte. No, zajęte. Zajęte. Bogowie, co za człowiek. Nawet nie można się, nawet nie można się wysrać jak człowiek. Powiedziałem, że zajęte. Mam ochotę na mleczko kokosowe. Proszę nie przeszkadzać. Zerwie mi ktoś kokosa. I co teraz? Zatkało kakao. I co? I co teraz mi zrobisz? Zestrasz się, a nie mnie dorwiesz. Wybacz mi! W kiblu mam tutaj porządne srańsko! Kibel zajęty, taka situation! Ale łatwo! Ale i się zesrałem! Nie ma przeszkadzania! Czekaj, czekaj! Parkour! O! Czy wydajecie mi wyzwanie? Tak, robię parkour! Dobra, sparkuruj tam! Parkour! Myślę, że zesta prędzej niż tu będzie. No proszę cię, zesta to mało powiedziane, no. Jezu, mam zajebistą miejsce. Widzę, że na krów ucieczkę zrobiłeś taktyczną. Ej, dobra, po prostu musimy bawić się w obserwację i patrzeć, kiedy będzie zagrożenie, zrobić siup. Ale żeś to przekminił. Ja no, cię kręcę, ale to jest przez okienko, patrz, przez okno widać gdzie jest cwaniak. No, dobra. Wchodził do ucieczka z krzykiem. Ej, dobra, okej. Dobra, to jest, i to jest fajna miejscówka. Dobra, patrz. Ty... Mega taktyczne. Dobra, nie zauważ, szybko teraz! Uciekamy! Szybko, biegnij! Ile dupa dała, szybko. Ale łatwo go wykiwaliśmy, co nie? Mam dobrą miejscówkę zastępczą. Cicho, Szymek, nie widzisz tu nikogo, nic tu niego. Ej, ale że tak go wykiwaliśmy, ja nie wiem po prostu jak to no, się wyszło. Ja powiedz mi tylko, gdzie jest Bladii. Ale nie mam pojęcia, bo porobiliśmy w różnych kierunkach. No nie, rozmnożyli się. Tapną mnie za dupsko, no. Dobra, przykro mi, ale znowu jestem nieznajdywalny. Sorry, ale sorry memory, że tak powiem. Ale nie znajdziecie mnie. Oj, nie, nie, nie. Ciężko będzie Bladusza znaleźć. No poszukajmy. Sorry, memory. No nie wierzę. Kto normalny to z tamtej strony wchodzi? No ja, zawsze tej strony się wchodzi. Słuchaj, co ty nie wiesz, jak się wchodzi do tunelu grozy? Co ty nie wiesz, że musisz lepsze kryjówki znajdować? No proszę cię. No, źle ty nie wiesz, jak się do tunelu grozy wchodzi. No totalnie nie tędy. Na jakiegoś nóbka pierwszego lepszego, co dobra, no niestety to chyba będzie last runda. Gdzie jest, czy ktoś się schował? Ej, chyba znalazłem mapę w kontenerze, jak coś, taka ciekawostka. Mapę w kontenerze? Mapę w kontenerze znalazłeś? Ej, szeregowego mapę. A, wilka znalazłem, Aksedusa! Łatwo. Fibi. Szeregowy małpa i detektyw. Ej, a myślisz, a może Fibi jest w śmieciach? Ona tam lubi się chować. O, klasycznie. Klasyczne miejsce Fibsona. Poszłam do toalety, jeszcze mnie nie znaleźliście. Nie, no Fibi, tak dobrze się schowałaś, że nie jesteśmy w stanie się znaleźć. Fibi, gdzie jesteś? Nie, do góry. O, do góry. Do góry. W kościele! Od kiedy dostaję tyle pieniędzy, to jest... dużo miejscówek, tak bardzo oczywistych, których nikt nie sprawdza. Na przykład na środku ulicy za autem. No tak, no nikt tam nie zaglądał nigdy, więc... No, Aksedus mnie złapał przez przypadek, więc... Nie jestem za mapą. A ty bliżej znaku, bliżej. Ej, ale mam jeszcze historyjkę do opowiedzenia. Nie, widzisz, że... Dzień dobry. W ostatniej sekundzie! Ale dobra krówka. Dobra, chodź, Fipson. Geniusz, nie? Dobra, to Aksedus, to chodź ty. Nie, bo Fipsoneku, jak ci się znudzi, to chodź. No to chodź, możemy iść. To jest zwykła kryjówka, ale... Fibi, wypchnij. Nikt tu nigdy nie sprawdzał. O, do góry tylko, do góry, dawaj. Ale ty jesteś mały. Nie, bok, do góry miałeś! Dobra, no dawaj, teraz. Dawaj, O, to jest dobre, że tak jest na dachu. To jest genialne, cicho, cicho. Mówię, że nie ma tam jeszcze wejścia nigdzie? Tylko ziemniak, jak nas znajdziesz kiedyś, nas nie łap, proszę. Nie łap nas, nie łapcie nas, jak znajdziecie. Zastanowię się. Ale widzę takiego pieseła dachownego. Szymek, wiesz, dachownego pieseła. Dachowny pieseł to jest u ciebie w domu. Ty też jesteś pod tym. O nie! Nie, zaczekaj, ziemniak, zaczekaj, nie, ziemniak, bo muszę coś zrobić. Nie, nie idź tam, ziemniak, nie idź tam. Idź tam dalej, nie tu, no mówię, że nie idź tu, bo ja tam idę. Jesteśmy mistrzami kryjówek, słuchaj, od dzisiaj, od teraz. Dobra, Fibi, chodź na chwilę. Chodź na chwilę. Musimy powtórzyć ten proces. Nie wiem, ale... Dobrze. Dzień dobry, obręcz się wystawa. Tak! Jesteś zbagowany, czy nie? Tak, czy nie? Jesteś, dobra. Oni się mogą... Starunkowy małpa, FBI! Ja tu zostaję. Nie będę szukał. Co to za... Nie, no co jest? Czemu mi to nie wyszło? Nie wierzę! Proszę podać mi swoje tak dobre. Ej, co nie udało mu się... Dobra, Fibi, musisz mi pomóc. Czekam, no. Czekam, a małpa nas nigdy tu nie znajdzie. No. Jesteśmy na otwartym terenie, oni są... A ej, zostaliście znalezieni? Ziemniak, jestem obrazem! Jestem tym! Jestem reklamą żywą! No czeka ładna reklama. Co? Widzicie mnie? Czyli chowacie się w kaktusa. Co? Tak, Bladii, patrzcie przed siebie. Kurwa, no niby cię widzę, ale cię nie widzę w sumie. No, sprytne. Jeszcze światła na mnie rażą, takie potężne są. Weź, bo... Mogę się już obrócić? Nie. Możesz, tak, możesz szukać sobie. Tak, szukaj się normalnie. Kurde, oni nas nigdy nie znajdą, no. To nie jest, to dobra. Ej, dobra, porusz się teraz. O kurde, nie wierzę, co oni zrobili, nie, no przecież to jest nie do zrobienia, przepraszam cię, przepraszam cię, Aksedus, po prostu, no oni to po prostu zniszczyli twoje marzenia, no. Masakra, to po prostu totalna dominacja. Dobra, nigdy mnie nie złapie, swojego. O Bogu, jak on pędzi. No nie. Wiesz co jest dobrego? Jak kucasz, to cię kompletnie nie widać. No wiem. No totalnie, jak to oni zrobili. Trzeba zabronić używania tego modelu. Tak, jak oni to rozegrali. Przecież to było genialne. Ale Fibi to nigdy nie znajdziecie, sorry baby. Co, ona jest znowu w tym, w śmieciach? No, lepiej, śmieci są nią, że tak powiem luźno. Ona siedzi w komentarzach. Śmieciem? O nie. Co, nikt się nie nazywa śmieciami, o co chodzi? No na wiele sposobów można rozumieć. Ej, ale ogólnie mam historyjkę związaną z tą między innymi Bladii, bo tak. Jesteśmy sobie w żabce z łykiem. Z tym ziomkiem, co był na domu. Z wujkiem? Z łykiem. A, z łykiem, dobra. No, jesteśmy sobie w żabce. No. Ja opowiadam mu o ostatnich nagrywkach z Garry's Moda, o tej kryjówce na róże, co miałam, nie? Że tam do niego kasujemy się przy żabce i tak sobie opowiadam, mówię mu, że pokonałam Bladiego, mistrza hide and seek, ale jestem spełniona, mogę umierać. To tak żartkujemy, nie? I to jest to, że kasjer nagle do mnie mówi, jak się schowałeś za mapą, to się nie liczy. Poczekaj. Ja do niego mówię, że nie, schowałam się na mapie, zobaczę na odcinku. Ja czasami zapominam, jak ja mówię o tobie publicznie, zapominam, jak ty bardzo rozpoznawalny jesteś, kurwa.